Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Podwórkowiec. Dziś jeden z moich ulubionych, bardzo przydatnych i bardzo śmierdzących tematów, czyli robimy gnojówkę do pomidorów z żywokostu. Zapraszam. No i na początku ktoś mógłby się zapytać, a czemu z żywokostu, a nie z pokrzyw tym razem? Ano dlatego, że pomidory już kwitną, za chwilkę będą zawiązywały się owoce i w tym momencie pomidory już nie potrzebują tak dużo azotu, ale żeby rozwinąć smaczne, duże i zdrowe owoce, musimy dostarczyć im potas, a potas znajduje się właśnie w żywokoście. Samo robienie gnojówki z żywokostu jest naprawdę bardzo, bardzo proste i oczywiście podobne do tego, jak robimy gnojówkę chociażby z pokrzywy. Po prostu bierzemy daną roślinę, zalewamy w wiaderku albo w innym pojemniku na jakiś czas i dzięki temu po mniej więcej 2-3 tygodniach mamy gotową esencję, którą rozcieńczamy, podlewając w ten sposób rośliny. Tak to wygląda w teorii, w praktyce jest jeszcze łatwiej. Jedyna trudna rzecz, która jest przy robieniu gnojówki z żywokostu, to, że musimy znaleźć żywokost. Słuchajcie, okazuje się, że żywokost, mimo tego, że chyba każdy kojarzy i zna tę nazwę, wcale nie jest taki prosty do odnalezienia, bo mimo tego, że rośnie jako 25 do 35 gatunków, w Polsce można znaleźć tylko 4. Jeżeli chodzi o jego naturalne występowanie, to są to tereny wilgotne, są to lasy, łąki, pastwiska, bagna i tereny skaliste. Tyle jeżeli chodzi o teorię. Jak znaleźć żywokost? Przyznam wam się szczerze, że gdyby nie znajomość pewnych roślin i pewnych miejsc mojego taty, to prawdopodobnie w życiu bym na żywokost nie natrafił, bo po prostu się nałaziłem i nic z tego nie było. Ale przygotowując zeszłoroczną gnojówkę, zakopałem kilka małych korzeni i z żywokostem okazuje się, że jest zupełnie tak jak z chrzanem. Po prostu wystarczy mały jeden fragmencik i on się rozrasta, rośnie sobie. No i dzięki temu nie muszę w tym roku nigdzie chodzić i ten najtrudniejszy etap w przygotowaniu gnojówki z żywokostu mam po prostu za sobą, bo ta roślina, którą tutaj widzicie, za chwilkę pokażę ją wam na zbliżeniu, ta z tymi fioletowymi, może nawet trochę różowymi kwiatkami, to jest po prostu piękny żywokost, który urósł i on właśnie będzie wykorzystany do produkcji tegorocznej gnojówki. Zobaczcie, tak właśnie wygląda ta roślinka, o której mówiłem. Szerokie liście, one są w dotyku takie dosyć chropowate od tej strony, od spodniej. Są szorstkie również, no i mają piękny kwiatostan. One są bardzo, bardzo miododajne i w słoneczne dni przy tym moim, mimo tego, że niedużym żywokoście, lata cały rój pszczół i myślę, że każdy ma z tego pożytek. Zobaczcie, tak naprawdę zakopałem chyba 2 malutkie fragmenciki korzeni żywokostu w zeszłym roku. Jeden tutaj i drugi tam. I to w tym roku odbiło. I to zamierzam sobie właśnie za momencik ściąć i z tego zrobić tegoroczną gnojówkę. Warto ścinać żywokost, dlatego że w momencie, kiedy ten zetniemy i tego już nie będzie, to on myślę, że jeszcze w tym roku co najmniej raz odbije na tyle, żeby można było nastawić właśnie gnojówkę żywokostową. A roślina jest naprawdę nawet sama w sobie bardzo, bardzo ładna. Zobaczcie. Jak już mówiłem, w produkcji żywokostu najtrudniejsze jest znaleźć żywokost. Teraz tylko i wyłącznie łatwa praca przed nami, czyli po prostu bierzemy wiadro wraz z nożem i przy samiutkiej ziemi staramy się bardzo dokładnie wyciąć nasz żywokost. Tutaj jeszcze jakieś trawy mi się zaplątały, ale one na pewno nie będą potrzebne. Ślimak też nie będzie potrzebny.
Okej, słuchajcie, żywokost, jak widzicie, ucięty. Nóż może tutaj, żeby gdzieś się nie zawieruszył. Trzeba go troszeczkę, może nie tyle posiekać albo podrobić, tylko po prostu zrobić tak, żeby te części były mniejsze i żeby on sobie tutaj wypełnił to nasze wiaderko. I jak zwykle przy gnojówkach jedyne co jeszcze zostało, to po prostu wypełnić wiaderko wodą. Wypełniamy oczywiście do samego końca, ile tylko nam się zmieści. Jak widzicie, ten żywokost troszeczkę nam wypływa, więc żeby on cały czas znajdował się pod lustrem wody, warto czymś go docisnąć. Ja akurat używam po prostu zwykłej kawałka kostki brukowej. Dzięki temu żywokost i te rośliny, które mają gnić, są cały czas pod wodą. No i na pewno nic nie wpadnie tam do środka, ani również nie wypłynie na zewnątrz. Przygotowanie gnojówki z żywokostu jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Teraz ten właśnie wywar, ten roztwór zostawiamy w najlepiej w słonecznym miejscu. Może być nieprzykryty na co najmniej 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o zapach, to na pewno gnojówka z żywokostu nie cuchnie tak jak gnojówka z pokrzyw, ale mają oczywiście też inne zastosowanie i inne właściwości. Pamiętajcie, że to jest gnojówka, którą robimy do pomidorów. Można także podlewać paprykę czy bakłażany. Przy podlewaniu pamiętajcie o tym, że taką gnojówkę należy rozcieńczyć. Ja rozcieńczam w proporcji 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Są tacy, którzy polecają rozcieńczanie w proporcji 1 do 20. Myślę, że sami musicie to sprawdzić, jaka proporcja dla waszych warzyw i owoców będzie najlepsza. A jeżeli chodzi o robienie gnojówki, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobało się to, co zobaczyliście, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół. Niezależnie od tego, którą rączkę i którego kciuka wybierzecie, to zostawcie po sobie także komentarz i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Podwórkowiec. Cześć!